Siemano na moim kanale. Mamy owiec skoszony, mamy rzepak skoszony, a więc przyszedł czas na ostatnią uprawę, którą zasiałem, czyli pszenicę. Tak jak widzicie, jest ciężarówka. Dogadałem się akurat na transport, ze względu na to, że mam to jedno pole tutaj w pszenicy i jeszcze tamto długie moje pole mam też w pszenicy. Więc ja jednym transportem tak naprawdę sprzedam sobie całą tutaj pszenicę, a jak wiecie, nie mam miejsca w silosie już, no bo jednak tam sypałem rzepak. Tutaj teraz jakoś chciałem sobie zrobić wokół tego słupa, żeby on już mi tu nie wadził, tylko tak wiadomo, naokoło jego nie przejadę, ale mogę zrobić tutaj w ten sposób, że przejadę sobie teraz z tej strony, tylko żebym o niego nie zahaczył. I sobie teraz przejadę od drugiej strony po prostu. No i będzie idealnie. Mam nadzieję, że podobają wam się odcineczki z polskich klimatów. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. Już niedużo brakuje nam do 1000 subskrypcji, co mnie niezmiernie cieszy. Subskrybentów ciągle przybywa. A więc mam nadzieję, że to jest znak, że ten content wam się podoba i polskie klimaty wam się podobają, no bo jednak to jest najwyżej tutaj wyświetlana seria na moim kanale, tak oczywiście poza shortsami, no bo shortsy najlepiej wypadają, tego bym się nie spodziewał, no bo jednak to jest taki krótki klip, który w sumie pokazuje tylko na przykład jakiś trig albo pracę szybką, taką szybką pracę ciągnikiem z maszyną, no a robi duże wyświetlenia. No a taki filmik, gdzie ja tutaj wkładam dużo więcej w to wysiłku, jakieś tam pracy później montażu, wypada trochę gorzej, no podług tych shortsów. No ale i tak w sumie można powiedzieć, że jestem zadowolony, no. Jeśli tutaj jest więcej niż 200 wyświetleń na polskich klimatach, to ja oceniam to pozytywnie, oby tylko nie gorzej. Ogólnie to mam nadzieję, że wy mnie normalnie słyszeliście, jak byłem na zewnątrz, tak jakby kombajnu. Bo w sumie tego nie sprawdzałem też na poprzednim odcinku, czy czasami nie jest tak, że jest za głośno trochę. Ja tutaj szybko też powinienem obrobić to pole. Jak widzieliście, zacząłem już jeden kawałek zrobiłem, ze względu na to, że robiliśmy testy, robiliśmy pomiar wilgotności pszenicy. No bo to ten chłopak, co tutaj przyjechał tą ciężarówką, to on ode mnie skupuje. No i chciał sobie oczywiście wziąć już przetestować tą pszeniczkę. To już mu wjechałem od razu, to mówię, później sobie zacznę nagrywać dla was. I takim sposobem też już jeden kawałek był zrobiony. Kompletnie tutaj teraz nic nie widzę, ale jak ja mam to zrobić? No ja będę musiał tutaj zrobić tak, że odetnę raz się. Dobra, to może siekę tak to wyłączę. Znaczy włączę się czekarnię. O, dobra, no. Ten kawałek już nie będę robił. A czemu tutaj też włączyłem pokos słomy? O nie, opuściłem headera. Leciutki tutaj fail, ale nic. Wracam do tematu. Czemu tutaj sieczkarni nie włączyłem, tylko zrobiłem pokos słomy w ten sposób? Dlatego, że jednak dla kur trochę potrzebuję tej słomy. I akurat tyle, co potrzebuję, no to pewnie tutaj będzie już na tamtym polu. Nie będę też robił pokosu słomy. Czy ja tutaj wezmę to na jeden header? Lepiej muszę się ustawić i może? No i jak nie? No pewnie, że wezmę. Tutaj wyjdzie malutki mijak, ale to ja sobie go zgarnę. No i możemy jechać tam na tą drugą część pola. Jestem bardzo zadowolony z tych odcinków, teraz zeszli w tak poszły mi szybko, tutaj bezawaryjnie, jak do tej pory. Wszystko elegancko idzie.
jest dosyć sucho, no ale to w sumie najlepsza pora na żniwa, więc dlatego jest też sucho. Wydawało mi się dużo większe to pole, jak tak uprawiałem, na przykład orałem albo agregatowałem, ale teraz jak już robię żniwa, to jest w sumie nie takie duże to pole. A i w dwa odcineczki albo odcineczek temu mówiłem wam, że podam wam jakąś informację właśnie na temat zwiększenia areału tutaj, jeśli chodzi o pola na mojej gospodarstwie, na moim gospodarstwie. A więc tamto pole w opole zwiększa mi się o to, co jest zagregatowane, dlatego że po prostu się dogadałem z sąsiadem i za nieduże pieniądze on to tak naprawdę chciał już opchnąć i tak. Więc ja mówię, no to super, ja jestem chętny jak najbardziej. Wiecie, jaka jest moja opinia na opolach blisko farmy. Nie trzeba nigdzie jeździć, wydawać na to też paliwo, no nie oszukujmy się. Tylko blisko farmy sobie wyjadę za swój płot i mam pole. Mogę też kontrolować to pole ciągle, czy tam nic nie marnieje. No i dogadaliśmy się, udało się dobić deala. No tutaj mi sypło z tego pola. 5,5 tony będzie? Raczej tutaj powinno być, nie? Teraz wjedziemy jeszcze na tamto pole. Zdaje mi się, że największe jest tamto pole, ono raczej nie jest większe od tego. Znaczy, tamto jest większe właśnie od tego. Znaczy tutaj 5,5, chyba nawet więcej niż 5,5. Mam nadzieję, że tutaj 6 mi sypnie, aczkolwiek nie widzę jakoś za bardzo tego. No nie, no niestety nie pykło. Też w sumie niepotrzebnie powiedziałem mu, żeby tą ciężarówką tutaj stawał. Tylko mógł od razu jechać na tamto pole. No ale on dobra, no on sobie dojedzie jednak. A ja sobie tylko muszę przejechać tutaj jakoś po trawie, na poboczu sobie przejadę i będzie git. Jak widzicie, no tutaj są drogi polne, więc ja nie jeżdżę sobie z wózkiem na header. Mam ciągle podczepiony ten header. Nawet jakby jechał ktoś ciągnikiem czy coś, to tutaj na pobocze zjechać na pole to żaden problem by nie był. I w sumie teraz na to pole, co jadę, jest najdalej od mojego gospodarstwa. Raczej dzierżawa jest bliżej. No ale tutaj przejadę sobie tylko kawałek, jeszcze żeby tylko ten odcinek dokończyć, no bo jednak tam ten jeden przejazd mniej widzieliście, więc ja tutaj wam nadrobię tylko do stówy w zbiorniku. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Oczywiście jak zwykle zachęcam was do oglądania moich odcinków, tych poprzednich, także śledźcie kanał, no bo będą regularne odcinki kolejne z polskich klimatów. No i co, akurat tutaj w połowie pola się zatrzymam. No a ja się z wami żegnam, to by było dzisiaj na tyle. Siemanko.